No rozpieprzysz sobie dom, człowieku, no. Czemu, ale on jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. To jest nieszczęśliwy wypadek, że rozpaliłeś 1000 świeczek, tak? Biznes plan rozpisz, nie musisz. Ludzie jak kiedy wiedzą cię, kiedy odniesiesz sukces. Oczy trzymacie za plecami, chcecie widzieć strumnie. Dlatego syn on tak okrutny. Zdjął mi się pierdolony koszmar. Te czarne sny. Co ty robisz tam? Nie grzeb. No już. Co? No już co zrobiłem? No nic nie zrobiłem. No co tam nagrzebałeś? Zaczynamy film, nic nie zrobiłem. Wyłącz prąd. Dlaczego? Będę ekologiczny. To znaczy? Stwierdziłem, że dzisiaj zostanę prawdziwym biznesmenem. Słuchaj, nie dość, że kasa z filmu wejdzie, to jeszcze zaoszczędzę na prądzie. Ale nie rozumiem, jaki film chcesz nagrywać? Może nie ma prądu. A jaki to jest sens? Że co, że... Jeszcze poprawię sobie wizerunek, że jestem ekologiczny. Mam iść wyłączyć prąd, jesteś tego pewny? No wywalaj ten prąd w cholerę. Zobaczysz, jutro na wszystkich portalach będą artykuły, że Krużwin oszczędza prąd i jest ekologiczny. Wypieprzyć cały prąd. Okej, okay. Jak sobie życzysz, tylko wypieprzę całe korki. To znaczy, że wypieprzę całe korki. Nie będzie prądu. Będzie ciemno jak w dupie. No korki ja mam. Będzie ciemno jak w dupie, no jak... Ale ja mam korki. Dobra, dupę masz, a nie korki. Ale ja, jakie korki ci chodzi? No, nieważne, korki, po prostu wypieprzam korki, no. Nie. No to wyłączam korki, no człowieku. No pół korki! Nie! No co to jest? Wyłączam korki! Nie niszcz! Nie! Wyłączyłem korki. Widzisz cokolwiek? Nie widzę. No to... A jakie korki zniszczyłeś? Żadnych korków ci nie zniszczyłem, tylko po prostu wyłączyłem prąd całkowicie. No nic nie widać. Totalnie nic nie widać. A teraz widać? No widać cię. No dobra, ale czemu mi zepsułeś tutaj? No chciałeś, żebym wyłączył prąd, no to wyłączyłem prąd. Trzeba rozpalić świeczki. Ale bez przesady, ja myślałem, że światło zgasisz. Jak? No nie, no jak chcesz kurde robić challenge, czy co ty sobie tam wymyśliłeś, no to... A komputer czy coś? No wszystko jest wyłączone. Marek, trzeba rozpalić świeczki. A po co świeczki? Gdzie masz te świeczki? Są w ogóle świeczki? Są świeczki. Nie, no to chyba latarka wystarczy. No w życiu, no musimy rozpalić świeczki, jak kiedyś. A to mi telefon padnie zaraz. Kiedyś ludzie żyli bez prądu. Ale telefon mi zaraz padnie. No to szukaj świeczek! Póki nie jeszcze wiem, masz. Są świeczki. Ja też nie wiem. No to może znaleźć? Dobra, idę poszukać. Co ty robisz? Wi-Fi nie ma. No a jak ma być Wi-Fi, jak nie ma prądu? Przyniosłem świeczki. A jest cokolwiek? Co cokolwiek? No, czy jest po prostu cokolwiek? To znaczy? No jakiś prąd czy coś? No nie ma nic, jest świeczka. A przedłużacz masz, żeby od sąsiada wziąć? Nie, Marek, pomóż mi rozpalać świeczki. Ale to już nigdy prądu nie będzie, skoro ty te korki zniszczyłeś? Będzie prąd, tylko nie wiem jak to naprawić na razie, tak? Pomóż mi rozpalać świeczki, serio. O, to dużo masz tych świeczek, to daj mi ja je mnóstwo, rozpalę. Ich jest mnóstwo. A skąd je masz? Co skąd je mam? Te świeczki. No jak skąd? No skąd? Fajne jak? Są. Co? Fajne są, skąd je masz? No kupiłem. Kiedy? Niedawno. Ile kosztowały? 6 zł. Za takie całe opakowanie? No. A da się tym chatę oświetlić całą? No myślę, że się da, dlatego musisz zacząć już rozpalać, nie? Ja położę to na statyw i zrobimy Tylersa. Pomóc ci? Nie trzeba. Na pewno? Ja sobie doskonale dam radę. No jak chcesz. Marek, niezbyt uważam, że ty jest mądre to, co robisz, bo może chata się podpalić. W jaki sposób może się podpalić? No w taki sposób, że już rozłożyłeś tutaj tyle świeczek, jak kopniesz w to, no to może się po prostu podpalić. No nie kop, bo serio się może podpalić. Zobacz, tu robisz kolejne i kolejne świeczki. Ile masz jeszcze zamiar tego zapalić? A ile jeszcze ich masz? No ja mam ich ponad 2000, ale no chyba nie masz zamiaru tego rozpalić, co? Noc jest długa, także myślę, że uda się zdążyć. Ale wiesz, że tu będzie gorąco, człowieku? No widzisz jeszcze, na ogrzewaniu się zaoszczędzi. 4 plusy w jednym. Jesteś nienormalny. Serio chcesz wszystko to rozpalać? Ty to będziesz rozpalał, ja tylko będę kładł. Jak chcesz. Bo ty jesteś głupi i byś nie potrafił nawet rozłożyć. Debil. To musi być wszystko zrobione estetycznie. Już zaczyna być jasno, nie? Ciekawe co... Co? Gdzie zaczyna być jasno? No na kamerze. Jak na kamerze? No na kamerze, tu zaczyna być jasno, na kamerze, więc podejrzewam, że jeszcze troszeczkę tych twoich świeczek i tu będzie po prostu... A moją twarz widać? No widać, wszystko widać. Właśnie się dziwię, że wszystko widać. No to chyba dużo ich nie trzeba. No nie wiem. Ty Marek, tutaj naprawdę zaczyna się robić jasno i to mega jasno. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś brał tego więcej i więcej. A co w tym złego? No człowieku, nie rozumiesz, że chatę możesz podpalić, tu zaczyna już być gorąco. No nie podpalę niczego. Już mi zaczyna być gorąco, ale naprawdę zaczyna być mi gorąco. To jest duży dom, więc długo będzie się nagrzewać, ale jeżeli ty masz zamiar przynosić kolejne i kolejne świeczki, no to po prostu za chwilę się tutaj ugotujemy, rozumiesz? Ty, to po cholerę ci biedniejsi ludzie ogrzewają. W sensie? No jak mogą sobie kupić takie tanie świeczki? Odpalają raz dziennie i taniej ich będzie niż ogrzewanie. Skoro mają mniejsze mieszkania. Na ilu metrach żyją ci biedni ludzie? Na 30? No dobra, no ale to śmierdzi też. Kurde, no ile tego można? Co ty, jakąś romantyczną kolację robisz teraz, czy co? Jakąś romantyczną atmosferę próbujesz wprowadzić? O co ci chodzi, człowieku?
No nie wiem, rozpalasz świeczki. Nie, to nie jest gejowe trochę? Nie, czemu? Nie wiem, dziwnie to wygląda. Marek, to już przestało być śmieszne. Przestań rozkładać te świeczki. Serio. Ale to ty je podpalasz. No ja je podpalam, bo mi każesz, ale to już... Przestań je podpalać. Dobrze, nie będę już podpalać. Ale masz je podpalać. Człowieku, zaraz chatę spalisz. Wszędzie są świeczki. Jesteś normalny? A do czego służą świeczki? Ale nie, że wszędzie są te świeczki. No jesteś chory? Tu już, kurde, jest tak gorąco, że ja po prostu tam wytrzymać nie mogę. Ma, tak? Dopiero zaraz będą. Nie, tam już nie będzie, Marek. Na schodach... Ale ja już nie mogę wytrzymać, jest gorąco. Gorąco? No, a nie? To opuść ten lokal. A, jesteś nienormalny. Nie podoba ci się coś? To wyjdź. To zaraz wyjdę. Tam są drzwi. A jak tam wyjdę, jak... Drzwi. Jak wyjdę, jak są zabezpieczone alarmem i nie mogę? Musisz prąd jakoś włączyć. Prąd? No. Włączę zaraz. Już mam ciebie dosyć. Nie potrafisz włączyć. Jesteś nienormalny. Przed chwilą mówiłeś, że nie umiesz włączyć. No bo chciałem, żebyś zrobił challenge, ale widzę, co robisz. Jesteś popieprzony, człowieku. Świeczki sobie rozpalam. No jeszcze 1000 podpal może, co? Tyle mam w planach. Ty jesteś chory. No byś mi pomógł rozkładać, a nie. Ty jesteś chory, człowieku. Patrzysz się. Marek, tu już zaczyna być gorąco, proszę cię, przestań. Czemu nie podpalasz ze mną? Bo już mi jest niedobrze. No dawaj, podpalasz. Widzę, że ci się mówi. Nie, to już zaczyna być chore, nie? Nie, bez kitu, Marek, proszę, przestań, nie podpalaj tego. A co jest takiego dziwnego w świeczkach? Nie w świeczkach, tylko w twojej, kurde, chorej głowie. No zobacz, ile tego tutaj jest. Tu już zaczyna być gorąco, naprawdę. Ty nie czujesz tego? Ty widzisz, co ty robisz w ogóle? Ty widzisz, jak ten dom wygląda? Czy ty jesteś chory? A to było ciebie. No było cieplej, ale zaraz tutaj będzie cieplej. Człowieku, jest dopiero godzina. Godzinę rozpalasz te świeczki. Za 2-3 godziny tutaj nie będzie dało się wytrzymać. Czy ty tego nie rozumiesz? Masz termometr? Nie mam. I ten elektryczny też nie działa, bo nie ma prądu, jakbyś nie zauważył. Dobra, odpala ze mną. Nie, nie odpalam. W tym momencie moim zdaniem już przeginasz, nie? Ale dlaczego? No i ile można tego odpalać? Aż mi się nie znudzi. Aż ci się nie znudzi, aż chata spłonie, tak? No jak spłonie, to będzie spoko w sumie. Masz coś z zegarem po prostu chyba. Spodobało i tak była wzięta na kredyt. Spodobało ci się to? No trochę tak. Ale sam też masz nadzieję, że spłonie chata? Nie, nie mam takiej nadziei. Czemu? No bo, no kurde, no jak ci spłonie chata, to co? Możemy spłonąć w środku. Nie, no to szybko wyjdzie. Debil. No kurde! Co? No zapalniczka mi nie działa. No i dobrze, zobacz, ile ty tego rozpaliłeś, człowieku. Gorąco w cholerę. A co mam teraz zrobić? Już nie rozpalaj tego, proszę cię. No jak to nie, no to muszę od świeczki, no. Co ja mam zrobić? Masakra. Już nawet mi te karmi nie pomaga. Człowieku, rozpaliłeś wszędzie to. Wszędzie. No nie, zobacz, jeszcze tutaj nie ma. Tutaj skończę i będzie okej. Okay. Marek, jeszcze górę. Marek, nie, pogrzało cię? Tu już jest 40 stopni, człowieku. A to może trochę więcej. Chcesz spalić ten dom? No tutaj jest temperatura jak w samie, to już ciężko się oddycha. Się spociłem już trochę. Jezu Chryste, widzieliście coś w ogóle takiego na YouTubie? Bo ja pierwszy raz coś takiego widzę. W ogóle, czy ktoś w ogóle coś takiego zrobił kiedykolwiek? Przecież to jest chore. Na pewno byli. No wątpię. Wiesz, że cały dom będziesz mieć w wosku? Przecież te wszystkie świeczki to pójdą teraz w dom. No tak. Na ściany. Ale i tak ten dom jest w kredycie, także... No rozpieprzysz sobie dom, człowieku, no. Cemu, ale on jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. To jest nieszczęśliwy wypadek, że rozpaliłeś 1000 świeczek, tak? To rozpaliłeś 950 świeczek. Zostało ci 50 świeczek tutaj, które leżą na stole i masz 1000 świeczek. 10 opakowań. A to nie jest nieszczęśliwy wypadek? To nie jest nieszczęśliwy wypadek, to jest po prostu twoja głupota. Na to nie ma ubezpieczenia. Nie, chyba że się ubezpieczyłeś od debilizmu. Nie, od szkód wyrządzonych przez dzieci. A ty jesteś dzieckiem? A nie? Myślałem, że ty jesteś starym dziadem, co ma 18 lat skończone. Jakie 18? 29 mam. No ale weź dupę zamknij. Także chyba co? Jest ubezpieczone. Jak jest ubezpieczone, to może jest ubezpieczone. Jak no, ubezpieczyłeś... wypadki wyrządzone przez dzieci. Jak ubezpieczyłeś się od debilizmu, to jest ubezpieczone. No można to tak nazwać. No rozpalaj, no rozpalaj, pokaż widzom, pokaż, no jaki kurwa mądry Marek. Zobacz, zobaczcie, co ten debil zrobił. I dalej, i jeszcze, i kurwa jeszcze 10 odpal. Ale chyba ubezpieczyciel zapewnił taki pakiet od jaki debilizmu. Pakiet? Bo to jest kompleksowe ubezpieczenie tak zwane. Oni mi tutaj obsługują od A do Z wszystko. I oni wiedzą, że tutaj czasami olejnik przychodzi, ty przychodzisz. Także chyba jest ubezpieczony od idiotów, tak czy inaczej. No. Zobaczcie, jak wygląda 1000 świeczek na chacie. 1000 świeczek. Temperatura 40-42 stopni, nie wiem, na pewno powyżej 40, bo zaczyna już być naprawdę nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie. Co ty robisz? Chodź, będziesz mi nagrywał na górze, jak odpalam się. Nie, Marek, to już jest przesada, nie? Tutaj już zaczyna być z 50 stopni, to. No, jej, koniec tego projektu, Marek, koniec. To nie był żaden projekt. To, no to gaś te świeczki i kończymy to. No to sobie gaś, ani się waż zgasić. Nie masz prawa. Ja idę na górę. Ja kończę ten projekt, ty jesteś pieprznięty. Chodź, idziemy nagrywać na górze. Nic nie idę nagrywać z tobą. Przesadzasz. To jest przesada. No patrzcie, co on zrobił, Ty jesteś, Marek, chory psychicznie? No może pokażę ludziom, co zrobiłeś, co? Patrzcie, no. Chory łeb. Chodź na górę, będziesz kamerował, jak ja odpalam świeczki.
No nie, nic nie będę kamerować i kończymy ten film. Ale dlaczego? Podaj mi trzeba... Zaraz zapali się dom, rozumiesz? Tu zaczyna być 50 stopni. Ale ja daję gwarancję, że on się nie zapali. Ale jak to gwarancję nie wierzę, rozumiesz? Nie chcę spłonąć tutaj. Ale świeczki są objęte specjalnym certyfikatem. Certyfikatem stratem, 1000 świeczek. Wiesz ile to jest, Marek, 1000 świeczek? No spróbuj podpalić ścianę, zobaczysz, że się nie spali. No ale zaraz spłonie. Firanka się zapali i tyle, i leci cała chata. Nie, ja to pieprzę. Pieprzę to, Marek. Rób sobie co chcesz, pieprzę to. Idę włączyć prąd. Idiota. 1000 świetnie, może 10 tysięcy. No tak, nie ma prądu. Muszę na oślep. Jedynie kamerę widzę. No dobra, gdzie to się to włączało? Mik. Koniec, Marek, projektu. Ty, co to odpala? No koniec projektu, koniec. Weź wyłącz ten prąd. Zniszczyłeś mi wszystko. Co ci zniszczyłem? Wszystko mi zniszczyłeś. Całe życie mi zniszczyłeś w tym momencie. Człowieku, tu jest 1000 świeczek. Chciałeś rozpalać jeszcze i wiem, że masz w piwnicy jeszcze 2000. Ale otwierać nowy kanał o świeczkach? O świeczkach? I robić na tym kasę? Ty jesteś chory. Ty serio jesteś chory. Wiesz, ile hajsu by było? Producenci świeczek zabijaliby się o to, żeby się zareklamować. I ty zniszczyłeś mi ten projekt. Na końcu tego filmu miała być reklama. I sam chciałem też być producentem świeczek. To ty nie wiesz, jak się teraz reklamę robi? Wszystko mi zniszczyłeś. Całe życie. 2 lata pracowałem. Wiesz co, uratowałem cię przed pożarem. I taka jest prawda. 2 lata z menadżerami planowałem ten projekt. Uratowałem cię przed pożarem, człowieku. Zniszczyłeś wszystko, ty będziesz się tłumaczył. Ty, ale człowieku, a kto to zgasi? Kto to ma zgasić? No a kto to ma zgasić? Co, może ja? Rozpaliłeś 1000 świeczek, ja mam to zgasić? No tak. No idiota. No gaś. No kretyn, no. Tak bardzo chciałeś dbać o chatę, żeby się nie zapaliła podobno, tak? No ale to, no, mój, ale to może im pomóż? Nie. Pieprzony kretyn. Chociaż w sumie to jest łatwiejsze niż mi się wydawało, patrzcie na to. Bo ja mam taki po prostu ten, moc w płucach, patrzcie. Dobra, trochę mi to zajmie. Do zobaczenia Państwu.